Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz, Szymon Pawlak. Kontynuujemy zagadnienie design systemów, więc z nami ekspert, dalej ekspert, Kuba Hajduk. Cześć Kuba. Cześć, czołem, witam serdecznie po raz kolejny. Tak jest, kontynuujemy. Design systemy są ogromnym tematem i tak nie wyczerpiemy, mam wrażenie, tego wszystkiego, co Kuba wie. Nie wykorzystamy całej wiedzy Kuby, ale spróbujemy. Dalej będziemy zadawać z Marcinem pytania, dalej będziemy challenge'ować Kubę, żeby nam powiedział, no to jak to z tymi design systemami tak naprawdę jest. Ale zanim do tego, jak zwykle, stały segment, co ostatnio czytaliśmy, Kuba. Ja wiem, co czytałeś, pochwal się. No to właśnie, niestety tę rundę oddaję Vancouverem. Nie czytałem nic, książkę, którą ostatnio czytałem, bo to też stosunkowo niedługo po ostatniej części nagrywałem, więc książkę, którą ostatnio czytałem, zostawiłem, posiałem, u rodziców zostawiłem, także nie skończyłem jej nawet czytać, a no właśnie, nic nowego nie zacząłem, więc tutaj mówię, Vancouver oddaję. Marcin. Ja nic nie przeczytałem, ale jestem w trakcie. I to będą dwie książki. Nie wiem, jak wy macie, chłopaki, lubicie tak czytać? Czy zdarza wam się to, że czytacie naraz kilka książek? Ja co najmniej, przepraszam, trzy naraz mniej więcej. To jest to, co no ja też to. Dla mnie, nie wiem, ja mam często tak, że nagle nie mam ochoty na czytanie czegoś i często to porzucam. Dokładnie, a jak to samo. Czytam parę naraz, to zawsze sobie wrócę codziennie w zależności od humoru, więc teraz jestem w trakcie Głaskologii Miłosza Brzezińskiego. Jest książka o, w skrócie można powiedzieć, o motywacji, o podstawach naukowych tego. I tu jest, czytam, a właściwie słucham ją w formacie audiobooka i polecam każdemu, bo sam autor ją czyta, co jest też niezwykle ciekawe, bo niektóre audiobooki są, wiecie, strasznie nudnie nagrane, jeżeli jest jakiś przypadkowy lektor niedostosowany do samego klimatu książki, a tutaj pełna profeska. A drugą książkę, Adrenalina dla umysłu, czyli Jak zacząć przygodę z szachami. Taka książka o szachach, ale dla takich bardzo, bardzo, bardzo początkujących. I też jest dosyć ciekawa. Napisał ją autor, który sam właściwie zaczął przygodę z szachami, będąc już po 40. I opisuje, jak w takim wieku to zrobić, z czym to się wiąże, bo wiadomo, że zaczynając po 20 roku czy 30 roku życia, no to już nic tam nie zawojujemy w tych szachach, ale mimo wszystko można nauczyć się dobrze grać. Czyli ja jeszcze mam parę lat, żeby zacząć grać w szachy. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Myślę, że to zacząć to można do końca życia. Nie, ja zgodnie z autorem tej książki zacznę. Nie, oczywiście, śmieję się. Marzy mi się też przeznaczyć czas na szachy. Tak więc moja kolej. Ja muszę się przyznać, że nie mam czym z wami się dzisiaj podzielić. A dodatkowo muszę się przyznać, że to, co teraz słyszycie, już nagrywam później, bo popełniłem gafę. I w trakcie nagrywania tego odcinka opowiedziałem o książce, którą już wcześniej zarekomendowałem, a mianowicie Narody upadają. Dlaczego narody upadają? Ale to już wiecie z poprzedniego odcinka. Jeżeli nie, to zachęcam do odsłuchania. Tam troszkę więcej o tej książce mówię. Lecimy w takim razie do design systemów. Dzisiaj dwa punkty sobie wyartykułowaliśmy. Dzisiaj dwa punkty, które chcemy przeanalizować. I zaczniemy od technologii. Czyli tak jak wcześniej rozmawialiśmy na temat ideologii, na temat zrozumienia, na temat tego, co to w ogóle jest. To teraz przejdźmy bardziej do technicznych rzeczy. Okej, wiemy to. W czym to zaimplementować? I pierwsze, co wzięliśmy, to są web komponenty. Web komponenty. Marcin, zacznij, jak ty do tego podchodzisz w kontekście web komponentów i w ogóle implementacji design systemów używając components library, bo nie wiem, czy się Kuba ze mną zgodzisz, może lepiej używać components library w tym kontekście. Implementacja tak. Components Library. Jestem za, żeby wyszczególnić, że mówimy konkretnie o bibliotece komponentów. Tak jest. Dobrze, no to w temacie
implementacyjnym, czyli takim, takich szczegółów implementacyjnych, czy to będzie biblioteka komponentów, czy aplikacja, podszedłbym tak samo od wyznaczenia jakichś driverów architektonicznych, dlaczego to w ogóle robimy, zanim przejdziemy do technologii, abstrahując od tego, że web komponenty nie są technologią, są po prostu zestawieniem trzech różnych poszczególnych technologii, a nie same w sobie technologią. Niemniej jednak, ja bym na pewno tutaj tego nie skategoryzował, że okej, to będzie dobre, bo to jest taka sama klasa pytania, jak jaki framework jest najlepszy dla aplikacji. Ale dla jakiej aplikacji? A kto będzie używał tej aplikacji? A kto będzie pisał tą aplikację? Dokładnie, komu to potrzebne? A co już mamy? A co musimy spełnić? Dokąd zmierzamy? Quo vadis? I tego typu egzystencjalne pytania tutaj powinniśmy sobie zadać, zanim w ogóle przejdziemy, nie, do techniki implementacyjnej. Więc ciężko tutaj naprawdę bym wejść w te szczegóły, jeżeli sobie nie zadamy tego kontekstu. Czyli rozumiem, Marcin, że z twojej perspektywy jest tak, że kompletnie nie możemy niczego zaproponować, o ile nie rozumiemy tego kontekstu. Nawet nie zaproponować, tylko może, czy są generyki. Technologie jako generyki i tutaj właśnie ten web komponent, jako wysunęliśmy jako pierwszy z tych generyków, który prawdopodobnie będzie działać zawsze. No bo co? No bo to pasuje i gada z każdym javascriptowym environmentem, tak? To dlaczego nie? Okay. W kontekście ja design tutaj... components library, jeszcze tylko dokończę, components library piszemy, żeby właśnie tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, klient klienta, czyli deweloper, który używa tego components library, mógł z tego korzystać. Też konsument komponenty po prostu możemy nazwać. Dokładnie. To brzmi, okej, super, nieważne, czy ty używasz Reacta, Angulara, Vue, Stencil, czyli web komponenty, tak? Jakby to będzie działać. Czy myślisz, że w ogóle w tej perspektywie tego nie można rozważać? Nie no, rozważać zawsze można, oczywiście, tylko ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego, że mówisz, że będzie to działać z JavaScriptem. Każdy JavaScript będzie działał z każdym JavaScriptem. Kwestia, jak to podłączymy. I w web komponentach też jest taka sama kwestia. Jak to podłączymy? Bez dodatkowego... Tak, prawda? Super, super, super punkt tutaj gdzieś wyartykułowałeś. No prawda, jakby jesteśmy w stanie, tak, pożenić Reacta i Angulara i to będzie oczywiście działać, że tak. Prawda? To będzie działać. Okej, okay, dobra, Kuba, przejdźmy w takim razie do ciebie, jeżeli chodzi o technikalia. Ja mam kilka znowu wątków, sobie słuchałem i kilka znowu wątków gdzieś tam wyłapałem. Po pierwsze, jak Marcin trafnie mówi, że to jest zbiór tak naprawdę trzech technologii, ale jakby na potrzeby dzisiejszego podcastu mam nadzieję, że będziemy używać tego terminu web komponent jako technologia. Jasne. Tak ogólnie, nie? Żeby tam się już nie rozdrabniać szczególnie. Ale tak, ale miejmy w głowie gdzieś tam z tyłu, że to jest faktycznie zbiór tych trzech technologii. Powiedzmy może słuchaczom, jakich? Tak, to jest Shadow DOM, to są HTML Templates i Custom Elements. I te trzy elementy razem tworzą nam właśnie no, te web komponenty. Jesteśmy w stanie budować te web komponenty. No, przy czym oczywiście każdą z tych technologii możemy też wykorzystywać osobno, bez powiązania ze dwoma pozostałymi. Także tak. Druga rzecz to jest to, że tutaj się zgadzam z Marcinem, że to wszystko zależy, nie? Bo zaczęliśmy w zasadzie mówić o web komponentach, ale mówimy też dość ogólnie, nie? Że tak naprawdę to zależy, czy to będzie potrzebne, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, bo też nie jest powiedziane, że to będzie najlepsze rozwiązanie, nie? To jest fajne rozwiązanie, które daje tam szereg korzyści w określonych przypadkach, ale jeżeli mamy na przykład aplikację napisaną w Reakcie i kilka aplikacji napisanych w Reakcie i mamy 100% pewność, bo wynika to z jakichś założeń, że nie będziemy implementować żadnych części aplikacji ani w czystym HTML, no dobra, w czystym HTML może tak, ale nie w Angularze, nie we Vue, nie w jakimś Solidzie czy coś tam, no to z drugiej strony po co wprowadzać kolejne zagmatwane API dla deweloperów Reacta, żeby się mieli wyższy próg wejścia, nie? To dlaczego nie pisać tych komponentów właśnie w Reakcie? Wtedy to ma sens.
No ale jeżeli pojawia się chociażby cień szansy, w sensie no cień szansy, cień, ale uzasadniony cień, że tych frameworków będzie więcej, że tych technologii będzie więcej, powiedzmy w przypadku, kiedy no nie wiem, kiedy model biznesowy firmy na przykład opiera się na kupnie innych aplikacji, nie? No jakaś firma skupuje sobie różne aplikacje i chce je jak najszybciej tam upodobnić do wszystkich swoich. No to w takim przypadku web komponenty wydają się gdzieś tam dobrym kierunkiem, żeby z nich skorzystać, żeby wykorzystać te technologie. No tutaj oczywiście, tak jak Marcin, to jest też trzecia rzecz, że to co, do czego Marcin też nawiązał, że no trzeba to też pożenić jakoś, nie? Bo też fakt, że korzystamy z web komponentów, nie daje nam tej gwarancji, że wszystko będzie idealnie działało tak prosto z mostu i od razu we wszystkim, nie? Będzie część działało rzeczy, ale w każdym niemal projekcie zdarzył się jakieś tam rzeczy, które trzeba będzie gdzieś tam doszlifować pod konkretne rzeczy, nie? Tylko wydaje mi się, że będzie ich o wiele mniej niż przepisywanie komponentów z Reacta na Angulara na przykład całych wszystkich, nie? Więc stosunkowo i tak to jest niewiele pracy. Natomiast zawsze coś tam będzie do pieszczenia, do dorobienia. To teraz spróbujmy może. Chyba wszystko, co chciałem właśnie tutaj się nawiązać. To wiecie co, to spróbujmy może takie ramy jakichś wymagań dać na to, żeby znowu komuś, kto będzie słuchał, dać faktyczną wartość. Wyobraźmy sobie, że mamy projekt, gdzie migrujemy naszą aplikację do weba, Angular, nie wiem, React, Vue, cokolwiek. Jest jeszcze produkt desktopowy, który gdzieś tam działa ze starszymi rozwiązaniami dotnetowymi. I no i migrujemy się w stronę tego weba. To w takim wypadku już co byście rozważali, jeżeli chodzi o technologię? W czym to zależy? Ten design system, components library tworzyć? Bo tu mamy to jakby nasz punkt wyjściowy, ale nie mamy zdefiniowanych rzeczy, do których zmierzamy, nie? Gdzie dążymy? Bo mamy, co teraz zmierzamy mamy? Zmierzamy do weba. Do weba bez wyszczególnionego. Teraz mamy ludzi, którzy znają się na jakimś frameworku N, ale nie mamy pewności, że to będzie na pewno w ten sposób, ponieważ aplikacja istnieje już na rynku 30 lat, może istnieć i jeszcze 30 lat i jak widzimy przez ten okres czasu i jak też wiemy, te frameworki i technologie mogą się zmieniać. Więc tutaj klient chciałby być zabezpieczony przed tymi zmianami. Co myślicie o takiej sytuacji? Co wtedy? Dawaj, Kuba. Przy takiej dozie niepewności właśnie, że nie wiadomo, czy będziemy mieli właśnie ten framework jakiś jeden, czy będziemy mieli tam framework Anarchy jakiś, czy nie wiemy tego i zakładamy, że mogą być różne frameworki, no ja bym jednak kierował się przy web komponentach, ale to też dlatego, że jestem no trochę fanem tych web komponentów, lubię, nie? Podobają mi się te rzeczy, które można tam z nimi robić, więc raczej też sugerowałbym tutaj, czuję się w tym temacie swobodnie, więc gdybym miał pod sobą jeszcze zespół deweloperów, to czułbym się pewnie dostarczając rozwiązania oparte o web komponenty w takim przypadku, nie? Marcin? A Marcin, bo skąd inąd wiem, iż ty nie jesteś ultra fanem. Ja bym się pod tym nie podpisał, na pewno, bo dlaczego? Prędzej czy nowa technologia, web komponenty zawsze dadzą nam dodatkowy narzut technologiczny i okej. Jeżeli wyznaczamy sobie te nasze drivery i dokąd dążymy i co mamy, to załóżmy możemy I możemy przyjąć, że nasze aplikacje będą pisane w web komponentach i wybieramy web komponenty i tam nie będzie nic innego, to czemu nie? Jak najbardziej. Oczywiście. Pytanie, czy mamy taką wiedzę, bo jeżeli nikt z deweloperów nie umie pisać w web komponentów, a potrafią pisać inne rzeczy, no to też trochę takie, to już nie wiem, by może tak mogło podlatywać jakimś tam CV-driven developmentem, że chcemy coś nowego pisać, żeby później powiedzieć, że popisaliśmy, bo nigdy tego nie robiliśmy.
raczej tutaj taki ten minimalny wkład bym przyjął za jeden z wielu oczywiście takich czynników tego, żeby z tym zacząć. Ale co mnie tutaj martwi, bo web komponenty i prędzej czy później zabawy z web komponentami na Enterprise wiążą się z użyciem Lita. Może być coś innego. Lit rozwiązuje mnóstwo problemów, które web komponenty stwarzają, ale Lit jest zupełnie osobnym frameworkiem. I to, czy my będziemy w tym momencie mieć design system reactowy i osadzać go przez wrapery w legacy apkach angularowych czy gdziekolwiek indziej, to jest 1:1 pracy jak z web komponentami. Bo żeby osadzić web web komponent w tym takim technologii anarchii osadzony do aplikacji angularowej czy Vue może będzie łatwiej, ale w angularowej i tak potrzebuje wrapera i to takiego konkretnego wrapera, który będzie bardzo tutaj wiele opcji łączył. Same web komponenty, gdybyśmy wybierali, gdyby ktoś nam powiedział, ok, piszemy, mamy projekt w web komponentach, bo mamy ludzi, znają web komponenty, no to oczywiście ok, tutaj raczej tak jak tutaj też chyba pewnie Kuba, nie wiem, Lita lubisz pewnie, zgadzasz się z tym, że to jest ok, nie? No właśnie. Też bym raczej rekomendował, ok, wybraliśmy web komponenty, bierzemy Lita. Lit rozwiązuje masę problemów, które po prostu same web komponenty nam mogą przysporzyć, prawda? No bo zresztą React i Angular też nie powstały dlatego, żeby było, nie wiem, były fajne interfejsy, tylko powstało, żeby rozwiązać wiele problemów dużych aplikacji, między innymi lazy loadowanie slotów i tego typu rzeczy. Lit rozwiązuje, ale to jest framework. To jest framework. Jest. Czy będziemy tutaj łączyć Lita z Angularem, Lita z Reactem? Równie dobrze uważam, że możemy łączyć Reacta z Reactem wiadomo, ale Reacta z Angularem. Jedno drugie nie będzie state of art rozwiązaniem, ale oczywiście, jeżeli wymagania biznesowe tutaj są takie, że jest firma, która kupuje różne aplikacje, one będą w różnych technologiach, no to tak, no to jak najbardziej. Tylko to też jest kwestia, ja bym bardziej się jednak kierował tym, jakich ludzi mamy dostępnych i kto i co oni potrafią zrobić. Czy to później w ogóle będzie łatwe ze sobą do pożenienia, czy trudne, czy my będziemy to potrafić zrobić. No i oczywiście... Tak. Ja się zgadzam. Jak najbardziej dobrze jest patrzeć na to, jakich ludzi mamy dostępnych. A jeszcze, przepraszam, chciałem wtrącić właśnie, bo tak poruszasz ten temat Reacta i web komponentów. Jest taka biblioteka też, React Web Component, która tam w bardzo prosty sposób z komponentu normalnego reaktowego robi web komponent, który jest w pełni funkcjonalny, tak jak normalny web komponent. Trochę ma narzut, gdzieś tam fingerprint jakiś swój, no ale jest i działa. W każdym razie, jasne, tych ludzi warto przeanalizować i warto wiedzieć, kogo się ma w zespole i czy mamy jakieś już teraz zasoby do zrealizowania takiej biblioteki komponentów, czy to w Reakcie, czy to w web komponentach. Ale tutaj też bym dorzucił jeszcze takie kilka groszy, że ja tak jak mówiłem, ja patrzę na te design systemy jako coś kompletnie osobnego, coś działającego zupełnie obok, nie? I coś jakby osobny twór, który dostarcza, którego produktem jest biblioteka do konsumpcji potem w aplikacji. I rozumiem, że taki team też obok można zbudować z tego, co już się ma, ale równie dobrze można taki team zbudować rekrutując ludzi gdzieś tam, nie? Skoro to i tak ma być osobny gdzieś tam twór, który dostarcza jakieś pewne rozwiązanie i teoretycznie nie powinien mieć żadnego powiązania z żadną z aplikacji, no to wydaje mi się, że w takim wypadku gdzieś tam te web komponenty i ta różnica, ta przestrzeń gdzieś tam pomiędzy nimi, pomiędzy danym frameworkiem a tym web komponentami działa trochę na korzyść jakby wyizolowania tego teamu design systemowego, nie? Ja się troszkę nawiążę do tego, co Marcin, ty powiedziałeś.
Web komponenty sprzedawane są marketingowo, nie wiem, dokumentacyjnie, przez sieć, w takim prostym przekazie, jako próba pogodzenia tych wszystkich technologii frontendowych, prawda? Czyli stwórzmy jakąś jedną technologię, gdzie będziemy tworzyć te kompozycyjne podejście jako komponenty i które będą odpowiedzialność swoją mieć całkowicie enkapsulowaną w swoim obszarze i działa. I wszędzie pięknie działa. Ty, Marcin, masz taką obawę, że web komponenty mają swoje problemy. To nie jest rozwiązanie, które w tym momencie czysto natywnie można pisać w prosty i łatwy sposób? Potrzebujemy frameworka. Nie, wprost przeciwnie. Uważam, że web komponenty jest dobra technologia, w której możemy pisać, ale nie uważam, że dobrym pomysłem jest robienie z tego czegoś, co będzie łączone zupełnie z innymi technologiami. Okej, okay, rozumiem. To jest zawsze narzut tej warstwy. A to dlaczego framework mówisz, że musi być użyty framework? Żebyśmy to też dobrze zrozumieli. Lead. Dlaczego? Na przykład lead. Okej. Okay. Ja wiem, stencil bardziej jest popularny. Dlaczego nie stencil? Jasne. Nie, bardziej dlaczego może nie czyste web komponenty. Stencil to dalej nie są czyste, bardziej niż czyste, tak? Lazy slot evaluation. Tą czystość musimy sobie zaraz zdefiniować. Okay. Tą czystość. Czyli tak. Dobra, no to przez czystość rozumiem połączenie zwykłe custom registry, zwykłe, z połączenie do HTML template'a z shadow DOM-em poprzez rozszerzenie obiektu HTML-a. I teraz tak, out of the box, nie ma tam na przykład lazy slot loadingu, wszystko działa w DOM-ie, a nie w virtual DOM-ie. Tam wszystko jest oparte na lifecycle hookach domowych i jakby my nie mamy tutaj, znaczy framework nie ma tutaj zaawansowanych opcji, żeby zarządzać tym, co my wyświetlamy. No i to też jest zupełnie okej dla małych aplikacji. Frameworki powstały dlatego, że w tym, jak mieliśmy wiele obiektów DOM, no to te strony nagle nie zachowywały się dobrze. No i podobnie będzie z web komponentami, jeżeli tam się ich znajdzie bardzo, bardzo wiele na jednej stronie, to też tam będą problemy, które są rozwiązywane przez frameworki. No i na przykład taki lead rozwiązuje ten problem i on działa. Ja uważam, że taka biblioteka lead framework web komponentowy jest zupełnie okej. I jeżeli rzeczywiście tutaj jest uzasadnienie tego użycia, no to jak najbardziej, bo czemu nie? Jest, tylko no to już od wielu rzeczy zależy, ale technologicznie jest to kompletne rozwiązanie, tak samo jak, nie wiem, Stencil, tak samo jak Solid.js, to jest też na web komponentowym frameworkiem, ale no, już przy mieszaniu to bym się bał. Nawiązując w ogóle do tych frameworków, szybki research, jak robiłem przed nagraniem, to jest pan, którego bardzo podziwiam, a mianowicie wziął bodajże 61 rozwiązań tworzenia web komponentów. Tak. Trafiłeś na to, Kuba? No oczywiście, to jest jeden z potężniejszych, wiesz, resursów, jakim częstuję klientów, kiedy opowiadam o web komponentach. Tak. Tak, to może warto przekazać stąd takie podstawowe wartości, a mianowicie Chrome, o ile się nie mylę, twierdzi, że na rok 2022, jakiś miesiąc, luty, 18% wszystkich stron zawierało web komponenty, tą technologię. 18%. Taka wartość w miarę, która cały czas rośnie, to jest ciekawe. No i teraz tak, nawiązując do pana, to wziął 60 parę narzędzi, które tworzą web komponenty i wszystkie je zweryfikował i porównał, czyli bundle size, performance, co jeszcze tutaj zrobił? Tak, tego typu rzeczy. No i z tego tam mamy jakieś wartości oczywiście. Właśnie lead wypada w miarę wysoko, o ile dobrze pamiętam. Rozwiązania, które są framework specific,
Framework specific ja rozumiem w ten sposób, że właśnie mamy tych największych, czyli React, Angular, Vue, to one też mają jakieś swoje rozwiązania do tworzenia web komponentów, takie jak Angular Elements na przykład, no to tam ale było... właśnie ten Angular został też usunięty, nie? Z tego zestawienia, dlatego, że w wersji 13 miał jakieś tam problemy. Miał jakieś problemy, ale w wersji 14 brakuje. Działa, więc no tutaj... Tak jak... mówię tylko, że brakuje w zestawieniu już tego Angulara właśnie, nie? Tak. Brakuje Angulara. W wersji 14 na pewno działa, bo korzystam u siebie w projekcie. Do czegoś zmierzałem z tym wszystkim, ale już teraz nie pamiętam do czego, szczerze powiem. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, tutaj nawiązując do wypowiedzi Marcina, 18% web komponenty, pełno rozwiązań innych, które mogą nam tworzyć web komponenty. Ty, Marcin, bardzo mocno widzę, że artykułujesz Lead jako rozwiązanie, które byś preferował. Nie mogę powiedzieć, że jestem fanem, ale jest to dojrzałe rozwiązanie. Okej. Stencil ma większą popularność, ale tutaj ja nie mam doświadczenia ze stencilem, że ma większy overhead, tak? Jakby nie overhead, tylko w sensie coś tam jeszcze dodaje od siebie w prezencie, tak? Nie wiem. Tego dodaje, więc... dodaje. Tak? Sporo tam dodaje, znaczy w związku z tym też sporo oferuje, nie? I jeżeli mamy zacząć jakoś tam szybko bibliotekę i oprzeć na czymś, no to Stencil, który jest w ogóle też od ludzi z Ionika, no ma dużo takich narzędzi, gdzieś tam jakiś build system, ma jakieś generowanie custom elements manifestów i tak dalej, już out of the box, nie? Czego nie ma na przykład Lead, ale Lead, ja jestem fanem bardziej Leada niż Stencila, z tego względu, że wydaje mi się, że jest niżej poziomowy, jest lżejszy, jest bardziej performantny i po prostu więcej rzeczy jest pod kontrolą w tym Leadzie. To takie pytanie. Angularowiec ma robić w Leadzie coś. Jak szybko się nauczy? Wiesz co, wydaje mi się... I dlaczego nie Angular Elements? No... Ja powiem, czemu nie Angular Elements. Proszę. Bo one nie są do tego stworzone. To jest największe w ogóle podejście takie, że my robimy sobie z Angular Elements web komponenty, których używamy właśnie na takiej zasadzie, że na jednej stronie wiele opuszczamy. To jest bardzo naiwne podejście, tworzące strasznie niewydajne strony i to nie zostało w ogóle do tego stworzone. Angular Elements i za to jest świetną rzeczą, żeby wziąć całą aplikację angularową, zapakować ją jako web komponent. I teraz takie pytanie, po co to robić? Żeby stworzyć dobrą izolację. I teraz, jeżeli my jesteśmy w stanie, na przykład mamy systemy aplikacyjne pluginowe, to jesteśmy w stanie zapakować takiego Angulara w custom element dzięki Angular Elements. I w miarę łatwy sposób, bo to też nie będzie out of the box, na przykład być w stanie w jednej aplikacji uruchomić 3 pluginy, oczywiście nie naraz w widoku, bo to też nie o to chodzi, ale na przykład z różnymi wersjami Angulara. I nie będziemy mieć, tam powiedzmy jakieś problemy, to też trzeba trochę rzeczy tam dołożyć. Więc do rozwiązań mikrofrontendowych są i to jest idealne podejście, ale... podejście, że my bierzemy sobie Angular Elements i nie wiem, tworzymy komponent inbox czy jakieś tam inne jakieś coś takiego małego i wrzucamy takiego Angular Elements i co, do każdego dorzucamy Angulara i z całym dobrodziejstwem inwentarza. No może byłoby to jeszcze, tak, ale gdyby właśnie ten, nie ten ng-zone, ten change detection, który też jest trochę tam pokomplikowany. Ng-zona można odpiąć. NG-zone jest mały. Ale wtedy tracisz dużo z jakby cukierków, które daje ci Angular w pudełku, nie? To jeszcze inaczej, bo NG-zona, ja robiłem akurat takie produkcyjne rozwiązanie. NG-zona można odpiąć, zbudować i podpiąć z zewnątrz, że jeden do wszystkich. Jako dependencji jakoś tam. Tak się mniej więcej, powiedzmy, można to zrobić. Samej tam, plus minus. Ale do tego dochodzi też ArixJS, którego jak odejmiesz od Angulara ArixJS-a i NG-Zona, no to już masz
praktycznie Exist jest. Też, tak, to też, ja to też jakby odpinałem i wstrzykiwałem, ale to był właśnie, to jest taki powiedzmy workaround, że bierzesz te na duże i do tych systemów pluginowych, no to okej, okay, tam masz różne wersje Angulara, ale też się trzeba starać, żeby jednak powiedzmy chociaż te takie podstawowe biblioteki można osobno te same wersje. Oczywiście tak. To też zależy od systemu, bo są systemy pluginowe, w którym ten rozmiar bundla w ogóle nie ma znaczenia, bo są używane na przykład typowo desktopowo na stacjonarkach, nikt tego na mobilce nie uruchamia, mogą ściągać ile, bo to ludzie używają w jako wewnętrzny system i to nie jest problem, powiedzmy te 200 kilobajtów w tą stronę czy w tamtą stronę, ale no oczywiście to tracimy, ale dostajemy piękną izolację, bo jednak izolację, którą nam daje Shadow DOM, no jest tak naprawdę porównywalna z tak dobrą izolacją, jaką nam daje iFrame, tylko że nie daje wszystkiego to, co iFrame nam psuje. Tak, odbiegliśmy trochę. Odbiegamy, panowie, odbiegamy. Tak, wracamy do meritum. Components Library, zadałem ci, Kuba, pytanie takie, jak szybko Lita ktoś ogarnie. Tak. No to wydaje mi się, że też jest wartościowe w kontekście tego, jeżeli ktoś się zastanawia, tak, nad zrealizowaniem czegoś takiego. Czy też, o, i też community, tak? Dokumentacja i wszystko wokół tego już wybranego Lita. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Z racji tego, że Lit jest no, stosunkowo niewielką biblioteką i stosunkowo lekką, no to też ta dokumentacja nie jest jakaś przerośnięta, nie? W tej dokumentacji on jest na ogół up to date, jest spoko, nie miałem problemu, żeby tam większość rzeczy jakieś tam znaleźć z problemami, które się pojawiały. Oczywiście jest tak overflow też. Źródła Lita są bardzo przejrzyste, można sobie zajrzeć na Gicie, zobaczyć szczegóły, jak co działa. Możesz go rozszerzać praktycznie normalnie, klasycznie, z czym są problemy właśnie w Stencilu, przynajmniej ja miałem w Stencilu problemy, żeby rozszerzać jakieś klasy amiksyny i tak dalej, no ale w Licie można to robić bardzo elegancko, w kompozycyjny sposób. Są przez zresztą też jest takie przedsięwzięcie, grupa jak Modern Web, i tam w Modern Webie oni tam opisują właśnie różne metody budowania, demowania tych komponentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mają też kilka swoich rozwiązań, jakichś mixinów. Sądzę, że wsparcie jest naprawdę spoko dla Lita. Teraz jeśli jak długo angularowiec musiałby poświęcić, ile czasu musiałby poświęcić, żeby nauczyć się Lita? No wydaje mi się, że to jest dość natywna technologia. No, tam to nie jest wielki framework, nie? Podstawy gdzieś tam JavaScriptu, no to każdy ma, wiadomo. Problemem może się okazać właśnie gdzieś tam ten Shadow DOM i rozumienie tego Shadow DOMa, tutaj te kwestie. Custom element raczej nie będzie czymś specjalnie trudnym, no ale ten Shadow DOM, nie? On tam dostarcza troszeczkę kilku problemów, kilka podejść jakby tam, no trzeba podejście może zmienić w kilku przypadkach. Nie określę w dniach i godzinach, ile by to zajęło, nie? Ale tak właśnie zwracając uwagę na takie konkretne rzeczy, które trzeba by się nauczyć, to jak trochę Lita. I przede wszystkim chyba najbardziej rozumienie tego Shadow DOMa, nie? To okay. Mi się wydaje, że to też no, bardzo zależy od osoby. Jeśli się nauczy w jeden dzień, jeden będzie rok się uczył i się nie nauczy, prawda? Bo to też jest taka. Tak. Nie da się chyba dlatego ciężko odpowiedzieć na to, prawda? Bo jak dla mnie angularowiec też jak nie rozumie koncepcji Shadow DOMa, która jest zaimplementowana w Angularze, to też raczej w tym Angularze to za dużo sobie się nie pobawi, bo będzie robił dużo rzeczy źle, więc teoretycznie to są takie rzeczy, to są podstawy, które tam, nie wiem, ktoś by znał. Ale ja od ciebie dodam, no Lit jest przyjemnie napisany, dobry jest experience z pisaniem. I do tego zmierzamy. Do tego zmierzamy. No. Wiecie, jest reaktywny. Jest reaktywny, jest podobny. O. Na pewno reaktowiec będzie miał więcej problemów, bo często reaktowcy na przykład, nie wiem, nie kumają to jest bardziej no, funkcyjno-reaktywnego FRP, a tutaj jak ktoś używa Angulara, no to jest duża szansa, że jednak się nauczył programować FRP, więc pewnie też może szybciej tutaj to tak, właśnie to jeszcze miałem też nawiązać wcześniej do tego, co też tutaj padło, że odróżnienie tego jakby frameworka od tego natywnego, tego HTML elementa rozszerzanego potem przez klasę,
No to właśnie Lead wprowadza tutaj te udogodnienia typu właśnie ta reaktywność, czy też takie jakieś, mówię, no cukiereczki fajne z dekoratorami. O właśnie, i tutaj jeszcze nawiążę, bo to mi się powiązało znowu gdzieś tam skojarzenie jakieś. Pytasz właśnie o angularowca, który miałby się uczyć Lita. Ja wychodzę z takiego założenia, że Lit byłby lepszy dla angularowca, tak samo jak Stencil byłby lepszy dla reaktowca. Z tego względu, okay, że w tym Licie, znaczy w obydwu mamy dekoratory jakieś typescriptowe, możemy sobie z nich korzystać w podobny sposób jak w Angularze. Natomiast z jakiegoś powodu mam ten, czuję bliżej z Lita do Angulara, a z drugiej strony jednak w Stencilu opieramy się o ten JSX, no, który jest nieodłączny przy Reakcie, więc z tego względu na przykład ta składnia może się wydawać deweloperom Reakta bardziej odpowiednia i prostsza i przystępniejsza, nie? Pewnie. Wszystko musi mieć jakieś wady, nie? Stencil też. Ale tutaj też nawiązując... Storybook zły, Stencil zły. To... Dobrze. Angular też tak. Zły. Od dekoratory. To też może być ciekawy temat. Może na kolejny odcinek, bo Angular pewnie odejdzie w perspektywie jakichś dwóch, trzech lat całkowicie od dekoratorów. Dzięki update'owi TypeScripta w wersji 4.8.4. Ale to zostawiam, polecam sobie poczytać słuchaczom, o co tam chodzi. Dawajcie znać, żebyście chcieli posłuchać. O właśnie, to może będzie dobry moment na to, żeby ogłosić, że budujemy społeczność wokół tego podcastu. I powoli to robimy, już jest to stworzone, ja się na tym narzędziu nie znam, przypomnij mi Marcin w ogóle nazwę tego narzędzia, ja chciałem to zrobić na Slacku, ale powiedzieli, tak, wczoraj, dziadek, wczoraj jestem stary. Założyliśmy nasz kanał na Discordzie i ideą tego kanału jest to, że możecie tam wejść i zadać nam pytania. My obiecujemy od siebie, że będziemy regularnie tam zaglądać i odpowiadać na wasze pytania. Może macie sugestie odnośnie kolejnych odcinków, to także będzie dobre miejsce, abyście mogli z nami się nią podzielić. Dokładnie. Mam nadzieję, że jak będziemy ten odcinek już publikować, to będzie link i cały opis, jak tam można uczestniczyć. Ale lecimy dalej. Musimy zakończyć te web komponenty, bo ja mam poczucie. Ja jeszcze bym powiedział, kiedy są... Ale nie, jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do podsumowania, dobrze? A mianowicie chciałbym usłyszeć od was, co robią inne firmy z web komponentami w kontekście design systemów i components library. Tak? Czyli czy to jest zaimplementowane. Wiecie, IBM, iPhone chciałem powiedzieć, Apple. Wiecie, o co mi chodzi. I Kuba, zacznij. Jak to wygląda? No, większe firmy, które mają też spory budżet na eksplorowanie tego typu technologii i sprawdzanie, na ile pozwalają i tak dalej, no już mają zaimplementowane swoje biblioteki w web komponentach i przykładem jest chociażby Carbon, który ma swoją bibliotekę w web komponentach dostępną, czy Adobe Spectrum, który też ma pełną bibliotekę web komponentów dostępną zgodną z ich design systemem. No ale też na przykład technologie, które już całkowicie opierają się na web komponentach, jak na przykład Material. Albo też ciekawostką taką jest to, że Adobe ma swojego Photoshopa w wersji webowej, opartego oczywiście o WebAssembly i to w ogóle mega ciekawe rozwiązanie. Ale w każdym razie interfejs opierają też swój w pełni o web komponenty. Także czyli tak, firmy używają. Biorą, używają, ale powiem więcej. Też oparty w pełni, tak. Prawda? A tak. Który Marcin? Lion. ING, tak. To jest taka biblioteka w zasadzie headlessowa, która headless, taki buzzword, nie? Ostatnio też. Ale w każdym razie tak, udostępniają fajnie zorientowaną na dostępność bibliotekę takich komponentów, które gdzieś tam też można rozszerzać. I tak, i swoje interfejsy też budują w oparciu właśnie o
o web komponenty. Tak. I fast. Ale tu jeszcze bym chciał wrócić, co mi się podoba w kontekście tych dużych design systemów przez największe firmy. Że taki material ma implementację web komponentową, ale także angularową i reactową. No nie mieszają frameworków. Fluent UI ma także parę implementacji, bo nie miesza, żeby nie mieszać frameworków. Web komponenty, natomiast ja bym chciał tutaj wspomnieć o Power App platformie, gdzie, którą mieliśmy okazję niedawno powiedzmy, poznać, to za dużo powiedziane, ale zobaczyć, i to jest chyba dobre miejsce, gdzie uważam, że web komponenty idealnie by się sprawdziły. Tam Microsoft Microsoft utrzymuje Fluent UI Fluent UI dla web komponentów i dla Reacta. Jedno i drugie, oni wspierają ten design system i łatwo można to właśnie z Power Appami jako łączyć, właśnie jako taka biblioteka komponentów. I tam idealnie może to mieć miejsce, bo pod spodem nie mamy tak naprawdę już żadnego innego frameworka. Tam jest to wszystko składane przez low-code, który wiadomo daje o wiele więcej tutaj backendowo i backend zastępuje. UI-owo troszeczkę mniej, bo design systemu właśnie nie zastępuje w ogóle, ale jakby połączenie tego design systemu, który jest w web komponentach, no idealnie tam to wpasowuje. I jakbym miał teraz projektować aplikację i tam by było jednym z założeń, używamy Power App dla low-code'u, dla backendu, to prawdopodobnie no tylko web komponenty albo React. No i tutaj by podrajwowało to, kogo mamy dostępnego w zespole, w rekrutacji. Oczywiście możemy zarekrutować, tylko łatwiej znaleźć Reactowca, bo jest ich dużo, a osób, które znają web komponentów, mniej. Ale jakbym były osoby, które znają, lubią web komponenty, to jak najbardziej pod takie power upy. I to jest, uważam, że idealne tutaj tak jakby takie miejsce, gdzie można zrobić te web komponenty, które nam zapewnią tutaj biznesowo szereg udogodnień, bo dzięki tej platformie Power App my będziemy mogli sobie tam wyklikiwać wszystko, tak? Bo to są i aplikacje, i będzie zarządzania, i z Power BI-em będzie to wszystko działało. Świetna sprawa, uważam. Czyli co, web komponenty z low code'em, tak? Less code'em. No. Tak, ale ja bym tutaj nie wiązał, że okej, dlatego, że web komponenty, bo low code, tylko web komponenty dlatego, bo Microsoft już na przykład już wspiera cały ten szkielet we Fluent UI-u dla web komponentów i dużo rzeczy też już mamy tam za darmo, prawda? Nie musimy budować od nowa, możemy tylko budować oscylowanie. Oscylowanie nie musimy budować od customowego od nowa, bo mamy dostępne szablony do budowania oscylowania, więc też bardzo dużo rzeczy dostajemy, takich naprawdę dobrych jakościowych za darmo. To podsumujmy temat web komponentów. Odjeżdżam koncepcyjnie od design systemów, ale nie będę się wgłębiał. No. Podsumujmy web komponenty, czyli co? Jak żyć? Jak żyć? Ja może nie mieszać frameworków? Podsumowałbym w ten sposób, że gdzieś tam prowadząc jakieś rozmowy z klientami, widzę, że klienci naprawdę autentycznie coraz częściej pytają się o framework agnostic design systemy. Od design systemy oparte już szczególnie o web komponenty. Także potrzeba generalnie się pojawia. Uważam też, że jest to dojrzała technologia, jest na tyle wygrzana, że można dostarczać rozwiązania już dla biznesu. I no tylko kwestia tego, w jakich przypadkach. Jasne. Ode mnie, czyli jeden framework i wiemy o tym, że to się nie zmieni, nie ma sensu. Dwa frameworki? Chyba, że to jeden framework web komponentowy. Chyba, że web komponentowy, no to tak, no to wtedy bez sensu Angulara wrzucać. No to Marcin, oczywiście masz rację. Ale dwa, też trzeba się zastanowić. Kuba, mów. Sorry, chciałem jeszcze wtrącić, że trochę może wrzucając granat na sam koniec tutaj i uciekając, ale że jednak chyba nie uważam, że web komponenty nadają się dobrze do budowania całej aplikacji jako aplikacji.
Tutaj bym się chyba zastanowił. Oj, naprawdę granat rzuciłeś, no. Ale nie kontynuujemy. Są okej okay do komponentów, ale chyba raczej nie aplikacji fani, całej. Fani web komponentów się nie będą, fani i tak nie będą teraz. Ja do nich należę, także mnie wykną ze swojego grona. Dobrze. Banicja. Dobrze, mam nadzieję, że pomimo... wydaje mi się chaotycznej dyskusji, ale jakieś wnioski są. Widzicie sami, że to nie jest jednoznaczne. Nie jest jednoznaczne, ale kawał fajnej wiedzy przekazaliśmy. Lecimy dalej. Biblioteki komponentów. I teraz mamy techniczny aspekt poruszony, z czego budować tą bibliotekę komponentów. Jak już się dowiedzieliśmy, piszesz w Reakcie, pisz w Reakcie, piszesz w miliona innych frameworkach, to może coś weź na przykład web komponenty, które zagospodarują te miliony w innych frameworków. Ale dobra. I jak budować te komponenty? Tak? No, wydaje się proste. No, mamy baton, dobra, komponent, bam, dajemy do naszej biblioteki komponentów. Czy to jest na pewno takie proste? No i Kuba, znowu chyba od ciebie musimy zacząć. Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie jeżeli rozpatrujemy, mówimy o design systemie i albo szczególnie już o bibliotekach komponentów, rozpatrując przypadek batona, to wszystko będzie zawsze idealnie proste, nie? Dokładnie. Problemem się pojawiało, kiedy wchodzą nam komponenty trochę bardziej skomplikowane. Ja lubię sobie ułożyć tak... Zawsze zaczynamy od batona, bo to jest najprostsze, że możemy sprawdzić takie podstawowe rzeczy, potem gdzieś tam tego inputa, bo to już są jakieś eventy, możemy trochę interakcje sobie sprawdzić. Następnym krokiem jest radio, no bo tutaj też już możemy sobie inne aspekty z kolei sprawdzić. No i w końcu pojawia się coś takiego bardziej złożonego jak date picker na przykład. I takie cztery komponenty lubię wykonywać w pierwszej kolejności gdzieś tam w design systemach i w bibliotekach komponentów, bo to nam weryfikuje jakby ogólnie podejście gdzieś tam też do procesowych rzeczy i tak dalej, nie? I przy takim właśnie date pickerze, no tutaj się pojawia pytanie, w jaki sposób będziemy rozbijać elementy, nie? Co będzie atomem, co będzie gdzieś tam, już nawiązując do atomic designu gdzieś tam, ale w jaki sposób będziemy rozczłonkowywać te nasze elementy, żeby zbudować nie tylko w kodzie, ale też w Figmie, nie? Bo tutaj mamy na uwadze, że te dwie rzeczy muszą być spójne i no, tak, zresztą, spójność, zeszłym, poprzedni odcinek. Tak jest. Zachęcamy, kontynuuj. Tak. No tyle chyba, nie? Że tutaj się rozbija to wszystko, w jaki sposób to wszystko rozczłonkujemy i w jaki zamierzamy to potem składać, nie? No tak, czyli rzuciłeś pytanie, a dasz odpowiedź? W jaki sposób to robić, tak? Tak jest. Jak najdrobniej sądzę, wiesz, na przykładzie tego date pickera na przykład, no tutaj mamy no, kilka elementów. No podstawową będzie to jakiś input powiedzmy, czy jakaś ramka inputa chociażby. Osobnym będzie komponentem kalendarz. Do tego trzeba by załączyć jeszcze jakąś mechanikę, czy to będzie pattern, czy jakkolwiek overlaya jakiegoś, który będzie wyświetlał nam coś w przywiązaniu do czegoś. Pojawia się też gdzieś tam prawdopodobnie jakiś element ikony. Tutaj szereg jeszcze elementów typograficznych. No. Powiedziałeś, że osobny komponent kalendarz, tak? Mm-hmm. A teraz w sytuacji, kiedy taki kalendarz, który jest skorelowany z date pickerem, nigdzie indziej nie występuje. Mm-hmm. Okej, okay, ale... Gdzie indziej? To, tak. To my chcemy go traktować jako osobny komponent nadal? Czy... Znaczy, patrz na to trochę z innej strony, wiesz, bo tutaj mówisz o... Jakby, no tak, kalendarz byłby osobnym tym komponentem, ale nie z tego względu, że kalendarz możemy użyć gdzie indziej, tylko tą samą wydmuszkę inputa możemy używać gdzie indziej z innym środkiem, z innym overlayem na przykład. Dlatego kalendarz traktowałbym jako osobny komponent, nie? Okej, okay, rozumiem. Dobra, kontynuujesz? To chyba wszystko. Albo się zgubiłem gdzieś, ale chyba wszystko. Okej, okay, dobra. Marcin? A jakie rozmawiamy jest o komponentach. Tak, rozmawiamy o komponentach, Kuba. Ale... No. Tutaj zaczęliśmy od tego, jak budować komponenty. Tak? Tak, myślę, no że i... będziemy rozmawiać o tym, co jest dobrym wzorcem, co nie jest dobrym wzorcem, co powinno się znaleźć w bibliotece komponentów, a co wiemy z naszego doświadczenia, że no nie powinno się tam znaleźć, że to był po prostu armata na muchę, tak? Okej, okay, no to tak, odnośnie tego pierwszego pytania, to tutaj nie miałem nic do powiedzenia, bo się zgadzam z tym, co mówi Kuba, dokładnie tutaj powinniśmy...
pomyśleć, jak to powinno być rozbite, także brać pod uwagę tutaj designerów, bo to oni projektują i te komponenty będą później tym reużywane według tego, co oni zaprojektują. Jak powinno być to implementowane? No to też bardzo, to zależy właśnie w dużej mierze od frameworka, od tego, jak bardzo chcemy być blisko. Nawet przykład Batona. Poprawna implementacja jako angularowa dyrektywa, super niepoprawna implementacja jako niezależny komponent. I tutaj z tego, i czemu, i bo wynika z tego bardzo, bardzo wiele rzeczy, które są już na poziomie Angulara później realizowane i stwarzają problemy. Ale nie wiem, jak to będzie dla innych frameworków, bo tutaj już bardzo, bardzo, bardzo takie niuanse wchodzą już na samym końcu. Co powinno być, czego nie powinno być? To też zależy, co my uznamy za te atomowe rzeczy, tak? To zależy od wymagań, tak jak Kuba mówił. No i tutaj pewnie wszystkie atomowe rzeczy powinny być, ale żeby nie zawierały żadnej logiki biznesowej, nie były uzależnione od niczego, czyli co nie powinno, co może nam się, nie wiem, wydawać, że powinno tam być, a nie powinno być. Nie powinno być żadnych, nic związanym z procesowaniem dat na przykład, prawda? Tylko powinny być wyciągnięte same interfejsy, które będą pozwalały na dostarczenie implementacji. Podobnie internacjonalizacja? Pewnie, dokładnie, translacja, internacjonalizacja. To wszystko nie powinno być tam umieszczone, ale komponenty powinny być przygotowane na to, że w przyszłości ktoś takie coś dołoży, no bo to jest jakby normalne zachowanie. I na poziomie już takim koncepcyjnym, jakie my tam chcemy mieć komponenty, jakie nie chcemy, to są już takie chyba akademickie rozważania, bo jeden powie tak, drugi powie coś innego, co uważa za jakiś podstawowy komponent, bo będzie to też się dla nas bardzo różniło, jeżeli robimy aplikację, nie wiem, która się opiera tylko na wyświetlaniu gridów, a która będzie się opierała, nie wiem, na wyświetlaniu na jakichś zaawansowanych animacji i oparta na tym, na samej funkcjonalności, żeby to ładne wszystko było i zawierało bardzo specyficzne komponenty. No i to też będzie tak wtedy jako biblioteka komponentów. Nie wiem, ja zawsze zamiast się zastanawiać, co powinno, co nie powinno być, to nie wymyślam tego od nowa, tylko patrzę to, co jest u tych liderów branży, to, co oni mają. Jeżeli oni to mają, to pewnie przez te wiele, wiele lat był jakiś taki przypadek, że to tam dołożyli, tak? A chociażby tutaj, nie wiem, Google Material. Google Material rzeczy nie powstają, że ktoś sobie wymyślił, wrzucił, a koledzy mu klepnęli PR-a, tylko najpierw to wszystko jest rozpisywane na koncepcie. Jest to dyskutowane przez dłuższy czas, rozważane, później dopiero powstaje wstępna implementacja, później znowu jest to rozważane i dopiero ewentualnie później kiedyś jest planowany na wprowadzenie i na merge tego już do finalnej wersji, więc tutaj ufałbym. Tylko czy Google'owski Material nie chce rozwiązać problemów naszego całego świata, a zazwyczaj nasze design systemy, components library mają rozwiązać nasze problemy, które są specyficzne dla naszych trzech, czterech aplikacji? Tak, i tutaj zależy, i dlatego nie mówię, żeby brać wszystko, co tam jest, ale nie dawać więcej niż tam jest, o to chodzi. To też nie dawać tego, więcej? Dawać więcej, co tam jest. Dobra, Kuba, widzę, że się rwiesz do odpowiedzi, dawaj. Do tego, co Szymon jeszcze tutaj powiedział, jeszcze też często ci giganci, firmy, które naprawdę mają fajny design system rozbudowany i tak dalej, mają swoje też biblioteki figmowe, bo ja cały czas nawiązuję do tej spójności z designem też, nie? Oni mają te biblioteki, te komponenty wyglądają tam podobnie, ale często nie są zsynchronizowane pod względem jakiegoś API, czy propów, czy sposób budowania komponentów. A no ja jestem jednak w takim nurcie, że stanowczo tutaj polecam, żeby
tą spójność trzyma. Teraz te różnice też mogą wpływać na sposoby implementacji pewnych komponentów albo elementów u gigantów, a w naszym systemie, nie? Więc ja tutaj zgadzam się z tym, że jak najbardziej trzeba patrzeć, jak to rozwiązują inne marki sprawdzone i tam, gdzie już to się sprawdza i jest wykorzystywane, ale trzeba też o kilku rzeczach pamiętać, nie? Mieć z tyłu głowy. Jak chociażby to, czy rozwiązanie, które oni mają, na pewno będzie dostosowane, trochę nawiązując do tego, co Szymon powiedział, dostosowane do naszych potrzeb i naszego projektu, do naszych konsumentów aplikacji, do naszych konsumentów design systemu. Tak, no bo tutaj ja wyobrażam sobie, że komponenty, no już jak jesteśmy przy google'owskich komponentach, ale nie, nawet IBM-owski design system, tam, jak dobrze pamiętam, tam nie ma zbyt dużej ilości komponentów. W materiału mówisz? Gdzieś mi urwało. Material, ale myślę IBM nawet ma jeszcze mniej, Carbonia, jeżeli się nie mylę. Tak nie, jest. Tam jest komponentów ogrom. No, tam tak? Jest naprawdę ich. Materialu jest to 3.0, znaczy w trzeciej wersji materiału, te komponenty jeszcze są w ciągu developmentu, one powstają, więc może być tam ich jeszcze nie za dużo. No ale przypuszczam, że cel jest taki, żeby mieć taką wystarczającą dużą bibliotekę, nie? Rozumiem. Bo tutaj nawiązuję do tego, co Marcin powiedział, że nie więcej. Co nie? Nie więcej. Ale jeżeli mówicie, to ciekawe, na co ja patrzyłem w takim razie, bo to mi się rzuciło w oczy, że jak przyglądałem IBM-owskie rozwiązanie, że tak tych komponentów, może paterny? Mniejsza. Kuba, dawaj. Bo właśnie tutaj chciałem jeszcze nawiązać troszeczkę do też tego sposobu, jak budować te komponenty i też, co właśnie chcę powiedzieć o tym paternie, nie? Bo też sądzę, że warto skierować tutaj uwagę na to, że warto sobie odpowiedzieć też, jakby wprowadzając dane rozwiązanie do biblioteki, czy to jest komponent, czy to jest jakiś pattern, czy to jest coś innego, nie? I czy koniecznie trzeba to implementować w formie danego komponentu. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, co będzie komponentem, a co będzie patternem. I to też od strony kodu, nie? Jak u nas te patterny będą implementowane, a jak będą implementowane komponenty. Takie rzeczy jak na przykład niektóre mechanizmy, jak ten mówiłem, overlay na przykład, nie jakiś. No to tak, nie, no mi to bardziej pasuje osobiście pod pattern, nie? Bo to jest, nie wiem, jakaś pewna mechanika, coś wyskakuje. Coś można dać, jakąś implementację tego patternu i opisać go w dokumentacji, jak z niego korzystać, nie? I to pozwala w dość elastyczny sposób budować jakieś rzeczy, na przykład highlight, nie? W tekście jakimś tam. Czy highlight będzie komponentem? No można zaimplementować go jako komponent, tak jak span na przykład z defaultowym tekstem, z defaultowym stylowaniem, ale można też zaimplementować go jako pattern, tak jak Marcin też mówił, nawiązywał do technologii, jako pipeline, jako pipe na przykład w Angularze, nie? Także czy jest koniecznie potrzeba danego rozwiązania wprowadzać, czy dane rozwiązanie wprowadzać jako komponent, czy jako pattern? I jak to się ma też oczywiście do decyzji projektowych, nie? Jak, co o tym sądzą też designerzy, w jaki sposób to u nich działa i w jaki sposób to mogłoby działać u nas, nie? Żeby to oczywiście było spójne. Czyli nie wrzucamy wszystkiego po prostu do komponentów. O, mamy nowy elemencik, nowy komponencik, bach. Tylko nie ma sensu. Zastanówmy się, co nie? Zastanówmy się. Tak. No bo to nam też definiuje, co będzie wtedy. Jeszcze jedna rzecz, bo mówię, używam tutaj słowa pattern, a chciałbym, żeby była jasność, to sprostować, że tu nie chodzi o patterny w rozumieniu atomic designu, bo też ludzie często używają słowa pattern w kontekście atomika, ale chodzi mi o pattern jako ogólny wzorzec gdzieś tam w design systemie, a nie konkretnie jakbyś tam atom, molekuła, organizm, pattern. Że jakby page, tak poszerzenie tak. Paru komponentów, co nie? To jakby nie o to chodzi. Jakiś wzorzec. Pattern jako, dokładnie, jaki tak taki guide. A skoro przy wzorcach jesteśmy, to coś, co mi na przykład osobiście bardzo pomaga w budowaniu bibliotek komponentów, to są wszelkie wzorce projektowe i w jak najprostszej formie i wykorzystywanie ich, takich wzorców jak gdzieś tam strategie właśnie, czy jakieś kompozycje, no tak. Czyli na tej warstwie tutaj designersko, no design systemu też ma to odzwierciedlenie. To wszystkie technikalia, co nie? W zasadzie tak, już wbiłem tak typowo technicznie już kodowo, nie? Ale uważam, że stosowanie, że
o wiele większą wartość ma zrozumienie i stosowanie wzorców projektowych, ich czasami pokrętnych implementacji w TypeScriptie i w JavaScriptie, ale większą ma to wartość niż załatwianie tych rzeczy dodatkowymi bibliotekami czy wciąganie jakichś, nie wiem, dziwnych, customowych rozwiązań. Dużo problemów da się rozwiązać tymi rzeczami, nie? I warto kurczę korzystać i gdzieś tam tą wiedzę też tutaj pogłębić w tym temacie. Oczywiście. Dobrze. Patrzę na naszą agendę. Ostatni punkt to jest to, co już zacząłeś, Kuba. Kompozycyjność, kompozycyjne podejście do komponentów. To się właśnie wydaje mi się, że to można by potraktować jako też podsumowanie, bo tak naprawdę sądzę, że to we wcześniejszych częściach już też tego punktu wybrzmiało, nie? Że bo dla każdego design systemu i dla każdej biblioteki ta kompozycyjność będzie oznaczała trochę coś innego. Ale rzeczy, które możemy właśnie wziąć pod uwagę, żeby określić, co to będzie oznaczało, to właśnie będą te rzeczy typu, kiedy to jest pattern, kiedy to jest komponent, jak możemy wykorzystać te wzorce projektowe. To, żeby nie pchać tam logiki, tak jak Marcin też wspomniał, nie? Do tych komponentów. One powinny być jak najgłupsze. Kiedy właśnie... w jaki sposób dzielić te komponenty, kiedy coś będzie atomem i patrzeć też, tak jak w przypadku tego date pickera, nie? To, że kalendarz będzie osobnym komponentem, to nie dlatego, że kalendarz wykorzystamy gdzieś, tylko że możemy wykorzystać tego inputa albo jakkolwiek to inaczej nazwiemy, gdzie albo możemy go nie wykorzystać, nie? Albo zwyczajnie możemy go nie wykorzystać. Także bo też jeżeli nie wykorzystujemy, stron, nie? To nie powinno go nigdzie być, prawda? Po co nam ładować kod, który no nie tak, tak nigdy nie będzie użyty w aplikacji. Tego kodu w ogóle nie powinno tam być. Dokładnie, no. Także nie wiem, mam nadzieję, że może taka lista tych rzeczy gdzieś tam, może ktoś to kiedyś spisze w formie jakiejś, nie wiem, checklisty, ale rzeczy, które warto się zastanowić, żeby określić sobie, co u nas w bibliotece oznacza kompozycyjne podejście do budowania biblioteki komponentów. Co dla nas jest kompozycją i w jaki sposób to działa, nie? Bo to, że korzystamy ze slotów, to, że korzystamy z mixinów i tak dalej, to wiemy i z tego będziemy korzystać, nie? Tylko żebyśmy razem z designerami też wiedzieli, co dla nas znaczy to kompozycyjne podejście, nie? I tutaj jeszcze może warto zahaczyć o takie coś, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że nie wszystko wpakowywać jako komponenty do naszych components library, to tutaj też może warto dotknąć tego punktu, że jak coś jest specyficzne tylko dla danej aplikacji, to też możliwe, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby to wrzucać do naszej biblioteki komponentów, bo to tylko i wyłącznie jest połączone z tą aplikacją. Tylko i wyłącznie. I niech to istnieje w tamtej aplikacji i niech tam ci ludzie się zamartwiają i utrzymują tamten oczywiście element. Oczywiście, że tak. I problemem jest też takie, dlatego to jest to, co mówię, żeby zobaczyć, czy giganci takie rzeczy wspierają. Jak nie wspierają, to pewnie ktoś już też chciał, żeby coś było podobnego i odrzucili właśnie z takich sensownych powodów, bo wyobraźmy sobie jakiś komponent, nie wiem jaki, ale powiedzmy jest jakiś komponent, który jest używany w 10 aplikacjach i my wrzucamy go do naszej komponent, a jest specyficzny, wrzucamy do komponent library i nagle firma kupuje 10 kolejnych aplikacji, które nie używały tego komponentu, wchodzą, patrzą, zaczynają używać. No i już mamy w tym momencie, a nie musiałyby używać, ale zaczęły go używać i już my w tym momencie utrzymujemy go dla 20 różnych aplikacji i to tak rośnie. Powinna być minimalizacja. Dajemy wartość, udostępniamy komponenty, ale trzeba mieć świadomość, że im więcej ich jest, tym mamy więcej do utrzymania i tak time jest. To market jest dłuższy, ponieważ później trzeba więcej rzeczy aktualizować we większej ilości aplikacji, więc naprawdę tutaj trzeba by było to wszystko sobie rozważyć, bo oprócz komponent library w design systemie są koncepcje szerowalnych bibliotek poza design systemowych i takie też oczywiście można obok, takie byty obok wdrażać i je wdrażać też do tego naszego całej puli aplikacji, ale to nie są design systemowe komponent library, ale też są szerowalne, więc to też trzeba, tak ja bym chciał to powiedzieć, szerowalność to nie znaczy komponent library, design systemowa komponent library. No trafnie, słusznie. No.
Podoba mi się, Marcin, to co powiedziałeś. Jeszcze tylko taki mały hint dorzucę, bo generalnie też mówię z perspektywy i jakby z punktu widzenia tego mniejszego design systemu, z tej metodologii LTD cały czas swojej, o której tak namiętnie mówię i promuję. Natomiast chodzi mi o to, że mi pomaga takie coś, że decydujemy się, to jest nasza ogólna zasada też w zespołach design systemowych, decydujemy się na dodanie danego komponentu do biblioteki komponentów i do kodu, i do designowej biblioteki, jeżeli pojawia się w minimum trzech aplikacjach, nie? To jest minimum. W jednej oczywiście, to jest zasada trójki, nie? Generalnie ona też w programowaniu się sprawdza, że jeżeli coś chcesz zrefaktorować, to dopiero kiedy pojawia się to w trzech miejscach, nie? Kiedy ten refaktor przyda się w trzech miejscach, nie w jednym, nie w dwóch, a w trzech, nie? I to się sprawdza. U nas to działa i wykorzystujemy to. Mamy w miarę czystą bibliotekę. Fajna zasada. Tylko jako miejsce tutaj warto też rozważyć, że to może być po prostu użycie, etc., etc. Ale jak najbardziej wartościowa wskazówka. Kończymy. Kończymy. Zakończyliśmy temat design systemów. No chyba tak, chyba dopłynęliśmy do tego brzegu w końcu przez ten ocean niezrozumień, niejasności rekinów i wszelkich piratów. Super. Tak, chyba, no. Powiem wam szczerze, bardzo podobała mi się ta seria. Myślę, że słuchaczom też. Dajcie znać, tak jak mówię, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dowieźli tego, jak się to narzędzie, Marcin, nazywa? Slack na Slacka dla emerytów, znaczy Slacka dla młodych. Discord. Aha, Discord, dobra. Trzymajcie kciuki, żebyśmy to dowieźli. Będziecie mieli tam przestrzeń na to, żeby dać nam feedback, o co was bardzo prosimy. Zależy nam na tym, żebyście informowali nas, czy daje wam to wartość, co można zmienić, co można dodać. Też tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Kuba, w szczególności tobie, za poświęcony dla nas czas. Marcin, jak zwykle, wielkie dzięki, że się spotkaliśmy. I co? Słyszymy się już niebawem. Okay, ja jeszcze tylko dodam, że linka do Discorda będziecie mieć w opisie tego odcinka. Otóż to. Będziecie mieć. Czyli Marcin, jesteś pewny, że to będzie? No już jest. Więc wystarczy tylko w opis wkleić. Super, dzięki wielkie. Cześć. Dzięki, cześć. Dobra, ja ze swojej strony chciałem jeszcze bardzo podziękować za zaproszenie, bo fantastycznie było sobie z wami się tu spotkać, pogadać na tematy, które tak bardzo mnie jarają. I cieszę się, że miałem taką możliwość i mam nadzieję, że też być może komuś to się jeszcze gdzieś przyda. Także dzięki bardzo.